Siemanko, witajcie na WD Music Zone. Jak przypadł ci do gustu ostatni materiał o Cardi B? Jeżeli jeszcze nie widziałeś, to sprawdź koniecznie. Odnosik masz w karcie. A o czym dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy sobie o Maliku Montanie i jego zagranicznych kolaboracjach. Malik jest prawdopodobnie jedynym raperem w Polsce, który posiada tak imponującą sieć kontaktów, a jego Instagram często zalewany jest zdjęciami z największymi gwiazdami europejskiego czy nawet światowego formatu. Dlatego w tym materiale omówię dla was wszystkie jego międzynarodowe współprace oraz przedstawię wam, z kim jeszcze Malik może nagrać wspólny numer w niedługim czasie. Szykujcie się na naprawdę grube nazwiska, bo mało kto spodziewałby się Malika w towarzystwie chociażby Neymara. Zapowiada się naprawdę grubo, dlatego zostaw suba razem z dzwoneczkiem na kanale i łapkę pod filmem. Po tym obszernym wstępie możemy zaczynać. Zacznijmy sobie od Stormzy'ego, który jest obecnie jednym z najpopularniejszych raperów w Wielkiej Brytanii. Jego oba albumy wydane w 2017 i w 2019 roku zajęły pierwsze miejsce na liście sprzedażowej w UK, z czego jeden osiągnął podwójnie platynowy nakład, a drugi dobił do platyny. 3 marca 2020 roku Stormzy miał zagrać koncert w warszawskiej Stodole. Kilka dni przed koncertem Malik zapowiadał koncert Stormzy'ego, a sam raper wspomniał, że gościem specjalnym na jego koncercie będzie właśnie Malik Montana. Panowie przed zagraniem koncertu wspólnie spędzili czas na strzelnicy, a po koncercie dostaliśmy zdjęcie obu raperów na Instagramie Montany. Z tego co wiadomo, Malik jeszcze nie nagrał nic ze Stormzy'im, jednak w tym przypadku może być to tylko kwestia czasu. Zostajemy jeszcze w klimatach brytyjskich i następnym potencjalnym przyszłym kolabo jest współpraca Malika z Heady One'em. Heady One to urodzony w Londynie raper, który również od dłuższego czasu osiąga duże sukcesy. Jego album Edna osiągnął pierwsze miejsce na listach sprzedażowych w Brytanii. Heady ma również dużo zjawiskowych kolaboracji, jak na przykład z Drake'iem, Rich The Kidem czy Future'em. Co Heady One ma wspólnego z Malikiem Montaną? W grudniu 2021 roku na Instagramie Malika pojawiło się zdjęcie ze studia we Frankfurcie nad Menem razem z Heady One'em. Dodatkowo wcześniej producent Liam Callan wrzucił na Instastory krótki filmik, gdzie raper z Londynu nagrywa swoją zwrotkę. Producent na filmiku oznaczył zarówno Heady'ego, jak i Malika. Możemy więc spodziewać się, że taki utwór już istnieje, jednak nie został jeszcze wydany. Mocno liczę na więcej kolaboracji z brytyjskimi drillowcami. W tym przypadku nie ma rzeczy niemożliwych. Dobra, lecimy dalej. Stwierdziłem, że na razie skoncentrujemy się na potencjalnych kolaboracjach, a potem przedstawię wam numery, które zostały już zrealizowane wraz z zagranicznymi artystami. Teraz przechodzimy do kolejnej gwiazdy światowego formatu. Tym razem jednak nie chodzi o rapera, a o prawdziwą gwiazdę rocka, jaką niewątpliwie jest Till Lindemann z niemieckiego zespołu Rammstein. Rammstein od 1995 roku osiąga ogromne sukcesy sprzedażowe. Co ciekawe, tendencja ta utrzymuje się od ponad 25 lat. Ich ostatni album, zatytułowany po prostu Zeit, osiągnął pierwsze miejsce na listach sprzedaży w 10 krajach. Malik spotkał się z liderem Rammsteina co najmniej 3 razy, czym również nie omieszkał pochwalić się na swoim Instagramie. Na pierwszym zdjęciu w podpisie Malik dziękuje Tillowi za życiowe lekcje. Możemy spodziewać się więc, że taka kolaboracja może mieć miejsce, ponieważ widać, że panowie dogadują się nadzwyczaj dobrze. Jestem bardzo ciekawy, jak wyszłaby ta międzygatunkowa kolaboracja. Kto jeszcze nie nagrał z Montaną, a szanse na to są naprawdę duże? Tutaj mamy już informacje z ostatniej chwili, bowiem 19 czerwca w Warszawie zagrał swój koncert Smokeperp. Kim jest Perp? To soundcloudowy raper, który wypłynął razem z Lil Pumpem w okolicach 2017 roku. Raper co prawda ostatnio nie ma najlepszej pasy, a jego projekty przechodzą bez większego echa, jednak nadal jest to zawodnik z dużym backgroundem. Co z Perpem ma wspólnego Malik Montana? Ano dzień przed koncertem Malik udostępnił krótki filmik, w którym widzimy Smoke Perpa znajdującego się w GM2L Studio. Yo yo, this is Smoke Perp. I'm in Warsaw, Poland at GM2L Studios. Whenever I'm here, you know I'm fucking with Malik and the gang, man. You know we out here, let's go. Yes, sir. Kolaboracja Malika i Smoke Perpa również i w tym przypadku jest bardzo możliwa. Skoro panowie spotkali się w studio, bardzo prawdopodobne, że wspólny numer powstał kilka dni temu, a jego premiera może odbyć się w najbliższym czasie. Dobra, teraz omówimy sobie już te wydane kolaboracje Malika z zagranicznymi artystami. Na pierwszy ogień weźmy sobie oba utwory Malika i Da Choice. Da Choice jest brazylijską raperką, którą na pewno większość z was kojarzy z wiralowego numeru Jetlag, nagranego z szefem GN2L. Oprócz Jetlagu, duet nagrał jeszcze utwór Activa. Przykład Da Choice pokazuje, że Malik oprócz podejmowania współprac z artystami, którzy mają już wyrobioną markę, bierze też pod skrzydła młodych, perspektywicznych artystów z różnych zakątków świata. W tym przypadku na pewno Da Choice zyskuje więcej na tej współpracy, ale jej przykład może zapowiadać kolejne grube ruchy Malika jako wydawcy, bo nie zapominajmy, że Da Choice jest podpisana w GM2L. Kto następny? Teraz weźmy pod lupę kolaborację pomiędzy Malikiem a całą ekipą 187 Strassenbande.
187 Strassenbande to niemiecki zespół utrzymujący się na scenie od 2006 roku. Ich ostatni album Sampler 5 osiągnął zresztą, tak jak poprzednia część samplera, pierwsze miejsca na listach w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Grupa należy już do klasycznych zespołów niemieckiego rapu, a w jej skład wchodzą Bones MC, Gzuz, LX, Maxwell, Safia oraz producent Jumbix. Lista numerów Malika z członkami 187 Strassenbande jest dość długa, bo tak, 15 maja 2019 roku wyszedł wspólny numer Malika, Millionaire'a i Boneza MC pod tytułem 750. Bit wyprodukował Olek. 7 sierpnia 2020 roku na kanale GM2L udostępniony został track Mordo Weź w kolaboracji Malika z LX-em, również w produkcji Olka. LX odwdzięczył się zaproszeniem Malika na jego utwór już pół roku później, bo 18 grudnia pojawił się track LX-a właśnie z Malikiem pod tytułem Kryptofon. Ostatnią z kolaboracji jest styczniowe Chodź, czyli wspólna piosenka od Malika i Maxwella. Widać, że niemiecki zespół ma wspólny lot z Malikiem, ponieważ często można ich zobaczyć na planach klipów, czy choćby podczas przechadzek, gdzie Malik jest w towarzystwie LX-a i Neymara, którego bliżej przedstawiać na pewno już nie muszę. Z pewnością Malik posiada więcej wspólnych tracków z ekipą 187 Strassenbande. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać. Tym razem może z Gzuzem, albo z Bonezem. Czas pokaże. Jednak to, co już miało miejsce, to kolaboracja Malika z Tovaryczem, czyli francuskim raperem rosyjsko-polskiego pochodzenia. Tovarycz nagrał numer również z Paluchem w połowie 2020 roku. Tovarycz również mocno zaznaczył swoją pozycję na francuskiej scenie, a jego deal z wytwórnią na wydanie debiutanckiego albumu wyceniany był na 7-cyfrową kwotę. Wracając, Tovarycz udzielił się w utworze Malika Bratan 5 marca 2021 roku. Beat do utworu stworzył Frankie. Następny w kolejce do omówienia jest Dozech, który udzielił się w utworze z Malikiem zatytułowanym Click Clack Bang. Piosenka miała premierę 1 października 2021 roku, ale pewnie wielu z was nie kojarzy, kim jest Dozech. Dozech, czyli francuski raper, który zaczynał karierę w 2003 roku. W 2009 roku, dzięki udziałowi na mixtape'ie Buby, stał się jednym z najważniejszych odkryć tamtego odłamu rapu. Dozech obecnie jest zasłużonym raperem na francuskiej scenie. Zostajmy jeszcze przy francuskich klimatach, bowiem 17 grudnia 2021 roku na kanale GM2L ukazał się utwór W górę, nagrany przez Malika i Sofiein. Raper ten już od 2017 roku notuje wysokie pozycje na listach sprzedażowych, a jego single często osiągają platynowe nakłady. Malik zaskoczył ponownie, ogarniając współpracę z tak mocnym zawodnikiem. Na sam koniec ostatnia z kolaboracji Malika. Tym razem przenosimy się na niemiecki grunt, gdzie Malik podejmuje współpracę z Farid Bangiem, czyli raperem urodzonym w Hiszpanii, jednak reprezentującym scenę niemiecką. 1 kwietnia tego roku, standardowo na kanale GM2L, pojawił się utwór z wyżej wspomnianym graczem. Track zatytułowany Brudasu i Fatitude od tamtej pory osiągnął ponad 5 milionów wyświetleń, a samo przyjęcie singla świadczy o tym, że polscy fani rapera więcej chcą tego typu międzynarodowych współprac. No właśnie, kto będzie następny? Ja osobiście usłyszałbym Malika razem z Young Adsem z D-Block Europe. To już wszystko na dzisiaj. Która z zagranicznych współprac Malika podchodzi wam najlepiej? Na którą czekacie? Stormzy? Heady One? A może wspólny utwór z legendą rocka? Pewne jest to, że Malik jak nikt inny na polskiej scenie potrafi dostarczyć featuringi z gośćmi obecnie będącymi w topce europejskiego rapu. Pytanie jest, do kogo jeszcze Malik ma dostęp i ciekawe, czy za kilka lat doczekamy się wspólnych utworów Malika, na przykład z Drake'em czy Future'em. Daj znać w komentarzu, kogo widziałbyś na gościńce u Malika Montany, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, będę również wdzięczny za feedback w postaci lajka czy udostępnienia tego filmu komuś, kto jest zainteresowany tematem rapu. Zerknij jeszcze na inne materiały na kanale, tymczasem ja się już z wami żegnam, do następnego.